wnioski są następujące. Miejsce szóste. Zajął tym razem zawodnik z numerem 19. Jacek Momot, TKKF Winogrady, Poznań. Miejsce piąte wywalczył zawodnik z numerem 119, Tomasz Krawski, Violetta Bydgoszcz. Miejsce czwarte zajął zawodnik z numerem 85, Mariusz Ciupak, Efekt Torun. A teraz medaliści. Miejsce trzecie i medal brązowy wywalczył tym razem zawodnik z numerem 14, Jarosław Sypniewski, Olim Zabrzeż. I nagroda od Kulturystycznego Forum Dyskusyjnego PL. A teraz dwójka, czołowa dwójka. Kto został wicemistrzem? Tym razem wicemistrzem został zawodnik z numerem 88, Artur Szudrowicz. Artur był mistrzem Polski w roku ubiegłym, ale w kategorii niższej. Teraz przeszedł do wyższej, no i ten sobie świetnie radzi. A mistrzem Polski, złotym medalistą na rok 2012.